Witam wszystkich tu serdecznie, zgromadzonych na tym kanale Alvin. Dzisiaj oczywiście kontynuacja u Champions, bo jak dobrze wiecie, ostatnio nie zagrałem tych meczów dużo i trzeba było się troszkę wyrobić, żeby tych meczów było więcej. Był oczywiście pik z ikoną, testowaliśmy sobie też również nową ikonę i graliśmy sobie oczywiście w Champions. Dzisiaj kończymy na streamie ligę weekendową, więc mam nadzieję, że uda się coś fajnego wbić. Zapraszam serdecznie około godziny, myślę, że 19 na streama na Twitch TV. A tak to co, zostawcie paczkę w górę, subskrybujcie kanał, które są codziennie, to jest The Daily. Nie przedłużam, mili państwo, zapraszam serdecznie, bo było fantastycznie. Zapraszam. Zacznijmy od pika RN385+, ponieważ zrobiłem go, nie wiem czemu, po prostu zrobiłem, żeby zacząć od trafienia... No wezmę, może zacznę jakiś specer robić. Czy Kiwior byłby lepszy niż Maldini? Albo Kiwior ma playstyle z tym... Playstyle z podaniami prostopadłymi będąc... Aha, on może być LOSPD, no ale nie... No kurde... Ja bym nie pograł z chęcią, ale jakbym miał jakieś playstyle defensywy, a nie z podań. Jeszcze dwa razy 84? Za zrobienie 80 tych architektów bodajże? Tak to się nazywało? Inform? Odegaard, a kto obrócił Odegaarda? Declan Rice, podwójny walkout z Arsenalu, o mój Boże. Alderweireld, no już cię mam, kurczę. Tak wygląda skład, jakby co, bardzo przyjemnie się gra tymi zawodnikami. Wszystkie mecze dzisiaj wygrywamy. Ederson, czy będzie wandek? Nie ma. Maldini, Blon, Xavi, Gavi, Messi, stoiczkowy Mbappe. Zwykły Messi swoją drogą. Myślałem, że już ludzie już nie grają zwykły Messi. Niektórzy podostawali to tym Messiego, nie będę tutaj wskazywał palcami, kto dostał, kto nie. Bobby Charlton. Bum! Jaki on jest mocny, chłopie, źle strzelił, odbierze piłkę i od razu strzela i to jest gol. Jeśli ktoś ma 1 300 000 monet, myśli, kurczę, potrzebuje napastnika, ale nie wiem kogo kupić, to wtedy wpisujesz Bobby Charlton w wyszukiwarkę i kupujesz Bobby Charlton. I jesteś szczęśliwym człowiekiem. Albo ja nie widzę, gdzie bramka, że jest, nie wiem, czy mogę jest, czy nie. O Boże! A, mogę na zielono. O, i Messi. Pik! Ma 0. I Bobby. Matko boską. Wszystko kończę. Wszystko kończę. To jest mój pierwszy rage quit. Pierwszy chyba pierwszy rage quit. Jeśli nie mylę, chyba pierwszy rage quit w tym Foot Champions. Kas jest na bramce. O, nie ma tego Van Dijka znowu. Pop na ataku. On jest mocno. I Messi broni Casillas. Ładnie. A bo ptaniały. Ja. La zabawa tym Chartonem. Jak będzie jakieś najbliższe okazje, to jej... rzuci ich do... Co to było? Co to za interwencja była? Mega wyróżniający się. Patrick Vieira. Nie trafia w bramkę. Karta Barta. 7 milionów monet, warto wspomnieć. I... Dawid! Wow! 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 Co oni z bramkarzami zrobili? Powiedz mi, co oni z bramkarzami zrobili w tej grze po tym patchu? O Boże, karny. Lewo, dobra. Lewo przeważa. Let's go! Dobrze! Bobby, jak on to robi? Bobby! 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 O Boże. Patrzcie państwo. Bobby. Ajajaj, środek bramki praktycznie. Kurde, Casillas i Messi. To był strzał. Nie, nie gadaj, że potem będzie gol. Jaszyn, Boże. Dobra, git. Mamy to. 6-0 i idziemy sprawdzić SBC. Ikona podstawowa, uderzenie grą budzimowej, kart wieloznacznych 8-8+. Oczywiście robimy. Cannavaro. Ma faktycznie playstyle akrobatyczny, ma główki. Tylko jest taki jeden bardzo ważny problem, że on ma 1,76 m. I on ma skoczność 93. To jest dużo. Ale czy by był lepszy niż taki Van Dijk zwykły? Testujemy. Zobaczymy, czy będzie lepszy niż Maldini. Osobiście uważam, że nie, no. Zobaczymy. 2 razy 8+. Nie kończy się w Champions, skończę jutro. O, Filip Anderson, on możliwe, że będzie w Juventusie, jak się dogadają z kontraktem, taki Filip Anderson w Juve. Ale to byłoby śmieszne, bo ja pamiętam, jak go hype'owałem w FIFA 16. Mbappa nowa hata w Juve. Uuu, ty, Paredes, siemano. Będzie fajny fodder pod ikonę. Dobra, 8-4+, zawodnik, 1. Kurczę, no. Znowu Paredes? Naprawdę? Muszę ją przepalić teraz, tak? Jakie są szanse, kurczę, pieczone? 80+ razy 10.
Ja pierdzielę, ale lipa. Ale lipa ty. Hummels, albo Süle, albo jakaś babeczka chyba, tak? Dursun 83, wow. Mamy pika z kartą ikony 88+. Ostatnio robiłem na ślepo, to był Bobby. Teraz robimy na, nie na ślepo, tylko na widząco. I trafiam, a być taki Kafu Thunder, o Kafu Thunder, Kafu Thunder. Ja jestem szczęśliwy, ja jestem zadowolony, dostanę Kafu Thunder. Boże, ale ludzie mówili, że Schmeichel ponoć jest dobry? Kurczę, a może chcesz to rzec Schmeichela? Ludzie mówią, że Schmeichel jest, a może Czech? Kto jest lepszy, Czech czy Schmeichel? Schmeichel, no to biorę Schmeichela, kurczę, no testujemy. Może będzie lepszy niż Thibaut, no on kosztuje ćwierć bani. To jest takie, dla mnie to jest osobiście small w, mogę go testować, więc ja jestem zadowolony. A wymiana paczka. Biedny Future Star? Kurczę, no. Onana, masakra. I pik, a w środku... O, Jacob Kiwior, nawet nie patrzę, co jest w środku. Po prostu otwieram. Inform. Znowu ta laska z Barcelony. Trzeci raz dzisiaj jest trafiona. Niesamowite. A może jakiś... Kogo ja przypalałem dzisiaj? Alderweirelda już jeszcze mam. Nie wiem, kogo bym chciał. Kto to jest? Runo. Albo kotwica, albo cień. Cień. No dobra, dajmy cień. Niech mnie zaskoczy. Niech mnie zaskoczy. Nie dałem go do składu. On musi... Zaaklimatyzować się w tym klubie, jakby co. Musi obejrzeć z trybun. Campbell, Blon, Rivaldo, Casillas, Henry, Torres, Ribery. Okej. Okay. Musi zobaczyć, jak gra na zespół. I wtedy będzie mógł zagrać dopiero. To nie jest tak, że on ma gwarantowane miejsce od razu. No, jakby, no, szanujmy się, tak. A. Karny. Okej. Okay. Wszyscy piszą to samo. Mam nadzieję, że on nie czyta teraz czatu. Bo strzelę dokładnie tam. Let's go. Lewo dół, dokładnie. Sir. Bobby Charlton 2-0, ależ to chodzi, matko boska. I jutro wszystko zepsuje, to jest tak niesamowity pattern, że gram pierwszy dzień zajebiście i wszystko psuje następnego dnia. To trzeba zbadać, mi się wydaje. Nie. O shit, Yashin. Dobrze, Maldini, no, czy Cannavaro sobie poradził z takim wyzwaniem? Nie wiem, Cannavaro pewnie teraz spogląda z trybun i sobie myśli, kurczę, czy ja bym tak zrobił? No nie wiem, czym zrobił, bo nie gram. Spieprzaj, proszę, z tym Rillem. Nie ma różnego? Poradził sobie z tą interwencją. Jestem dumny. Jak do siebie wchodzi, kurczę. Pyk, chłopie, dajcie spokój. Ta karta powinna być zdelegalizowana. Hit. Jak są takie napisy hit przy kabaretach na YouTubie, to właśnie to jest Bobby Charlton. Dawaj. Ginola? Fałszykiem? 4-0. Kolega właśnie poddaje, co? Wkurzone wyjście. Tak jest. Jeden z trzech. 85+. Może jakiś Future Star, bo dawno nie było. Toni Kroos. A witam ślicznie, dawno nie trafiłem. I jeszcze jeden pik, 85+. Czy przebijemy Toniego Kroosa? Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Cannavaro, pamiętam. Atenea, Olise, Bellingracie. Ciekawy skład. Boom. Trochę o plucie. Szukałem tyle tego tapina. Nie będę tutaj kłamał. Aha. Bo to jest czerwona kartka chyba, podnoszę wrażenie, co? Czerwona. I to Cannavaro jeszcze. Ostatnio strzeliłem wolnego Messim, chociaż to było trochę bliżej jednak, co by mówić. Kurczę, pieczone. Dobrze Cannavaro, na razie... solidnie. I Cannavaro, nice. Messi. Yes! Wreszcie znalazł. Gremiro. Jest zwykły Van Dijk, jest kompany. I Rashford, Garincha. Ciekawy skład sobie, tak? Nie wiem, co o nim powiedzieć. Taki trochę, kurczę... zobaczymy. I Bobby. Oj, nie w środek. O, ale ładnie pograł. Brawo, Schmeichel. On będzie tapy, niestety. Ja pierdzie. O zero. Ja pierdziele ty. Co się dzieje nagle? A on tak z taką łatwością. Coś robi nie tak w tej defensywie ewidentnie. Ja pierdziele. Ej, nic nie nacisnąłem. Przysięgam na mój kanał, że nic nie nacisnąłem. On po prostu zrobił sam sobie flis zrobił.
Obawiam się, że okej, to jest za mało i chyba teraz rolanka na 4 do 0. Okej, GG. No trochę kanawa roztrollował, muszę przyznać, no ale jest lepszy ziomek. To mogę mu oddać. Nie będzie 20-0, przykro mi. Nie w tym tygodniu, może w przyszłym. Donnarumma. Ferdinand Hulidnesio. Best Kane Feleira. Bardzo ładny dar. Ostatnio strzelam z tapinów, przyznam się. Czy to jest rage quit? Ale ostatnio dużo ostatnio tapinów. Muszę ci przyznać. Ja tak sobie myślę, że ludzie mnie wyzywają, że ja strzelam tapiny, a potem jak nie robię tych tapinów, bo chcę być miłym człowiekiem, to przegrywam mecze. I tak potem mi ludzie wyzywają, że przegrywam mecz takim składem, więc myślę sobie albo jedno, albo drugie. Przykro mi, ale musimy chyba iść w stronę tapiniasty. Ja sobie się nic nie mam do ludzi, którzy robią tapiny. Czasami wyzywam, no ale też tak robię, więc. Czemu to przeszło do cholery jasnej? Obrono, kochana. Matko Boska, nie to. Nie, to nie może być gol, to nie może być gol. Ja. O Jezus. Kurde! Yes! Ładna akcja, let's go! Się zastanów, co ty robisz i po co ty to zrobiłeś. Nie! Czemu bramkarze biegną do tej piłki zamiast robić animację obrony? Zaraz mi łeb pęknie. Boże, co za gówno. O Boże, nie! Kurczę, czemu bramkarze ciągle biegną zamiast robić animację? To jest przerażające. Okej. Trafił w piłkę. Trafił w piłkę, ja pierdziela. Dobra, ja się też tam... Pójdzie tam, gdzie ja. O, kurczę. Co? Siolek. No ja City nie, zobaczmy, czy warto było go wstawić. Dobra, on przynajmniej strzelił, nie? On przynajmniej strzelił. Zostanie w środku. No jest już. Ciutko się zdenerwowałem. Jest Jaszyn. To ty Wandek, ja. Brawo! Brawo Messi! Okej. Szkoda. Dobrze. Cyk, cyk, cyk. Ola, akcja. Piękna akcja. Otóż nie. Messi. Dobitka. No. Takie brzydkie bramki muszę strzelać. Chcę jakąś fajną akcję skleić, to głowie trafia bramkę. Nie? To jest właśnie to. No. Dla widza. To wart tyle. Czy 5 milionów to bym dywagował? Dywagował? Tak się mówi? Spierałbym się z tym. Patrzcie, to jest przykład. Potywany kontrat Teo Hernandez. No może jednak jest wart tych 5 milionów. No nie wiem, może jest. Tak zwane... Wkurzone wyjście? Chyba nie. A jednak wkurzone wyjście, no dobra. Dobra, 10 pików, lecimy. Jakiś future star nowy, o! Kurde, już ją mam, no dobra, będzie na przyszłość. 3 duplikaty, fajne. Trzeci, o! Kurde, no! A taki pik! No wezmę Parejo, no muszę. Przyjemnie. Lukaku. Kto jest teraz future starem? Już zapomniałem. Furt. Upamecano, świetny zawodnik. A w ostatnim piku... będzie Mendy. I co, moi drodzy, bilans 8 wróć 9 do 2, tak to całkiem przyjemnie, niestety szkoda tych karnych, nie będę ukrywał, do tej pory mnie boli, że Messi toty nie trafił, ale no cóż, zdarza się najlepszym, mam nadzieję, że uda się wreszcie zrobić niesamowity bilans, bo gra mi się całkiem przyjemnie, czasami wiadomo brakuje pewnych aspektów u mnie, ale postaram się, żeby to było jak najlepsze, więc widzimy się na Twitchu, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, adios.